Witamy serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Właśnie o tym ze mną Awizonosz. Witam was serdecznie, z tej strony Awizonosz i ze mną jest jak zawsze Jakub Sykut, czyli ja. Witamy serdecznie. Jest to nasz podcast, gdzie prowadzimy rozmowę, ale do 15 minut, gdyż takie mamy właśnie obostrzenia, taką cenzurę. Jeżeli chodzi o studio. Tak, właśnie to są takie różne tutaj umowy, że tak powiem. Ale w przyszłości myślę, że porozmawiamy trochę dłużej, lecz na razie spróbujmy właśnie tą wiedzę. Może to jest dla nas taka próba umiejętności, czy damy radę skondensować to, co chcemy powiedzieć w krótszym trochę czasie. Zwłaszcza, że ja potrafię się rozgadać i gadać godzinami o różnych rzeczach, więc może to jest dobry pomysł, żeby to wszystko skrócić. Właśnie. My ten podcast nagrywamy jeszcze, kiedy jest listopad, lecz... 30 dokładnie. Dokładnie 30 listopad, czyli ostatnia końcóweczka. Listopad to trochę taki czas wspominania, mi się wydaje. Ale wy już oglądacie ten materiał, kiedy jest grudzień, więc przejdźmy do czegoś nowego i porozmawiajmy o teraźniejszości. Awizo, jak to jest patrzeć na wszystkich z góry, z drona? No wiesz, no to jest po prostu czysta przyjemność, patrzy się na wszystkich z góry, jakby było się ich Bogiem. Nie, no tak mówiąc zupełnie serio, no to z drona jest po prostu o wiele lepszy widok i wszystko widać. Za płotu wiemy, jak to jest, szuka się dziurki, zresztą kiedyś, jak nie miałem jeszcze drona, to nagrywałem, zresztą nagrywaliśmy jeszcze na przykład metro Muranów, to sławne metro Muranów, gdzie było zimno, to po prostu sobie chodziliśmy i szukaliśmy dziury w płocie, miałem wysoki statyw, więc mogłem sobie chodzić, ale to nie jest zupełnie to samo w porównaniu z tym, co można zobaczyć z drona, bo z drona się wleci, podleci, zobaczy z każdej perspektywy i nie wszystko, nie ruszając się z jednego miejsca, więc wygoda jest niesamowita, a też ujęcia są o wiele bardziej wygodne, płynne i chyba według mnie ładniejsze, ale odpowiadając na twoje pytanie, nie trzeba zawsze wszystko patrzeć z wysoka. Też można polecieć, na przykład wlecieć do przejścia podziemnego. To jakie masz sposoby na ogrywanie tych wszystkich inwestycji, które nagrywasz właśnie z drona? Czy masz jakiś schemat nagrywania? Tak, przy większości inwestycji, zależy od typu inwestycji. Jak mam na przykład zajezdnia Nopol, to jest to duży obiekt, tylko to jest jedno miejsce. I na zajezdnię Nopol zazwyczaj wykorzystuję na przykład trzy swoje baterie drona, czyli to jest mniej więcej 1,5 godziny w powietrzu. I... A ile taka jedna bateria się ładuje? 1,5 godziny. 1,5 godziny. A działa 30 minut. Więc no trochę nie jest nie ma sprawiedliwości. Nie ma no nie ma sprawiedliwości na tym świecie, dlatego musiałem kupić piątą baterię od Patronów teraz ostatnio, ale teraz już jest całkiem przyjemnie. Natomiast jak mam na przykład zajezdnię Nopol, to zajezdnię nagrywam w sposób punktowy, bo zajezdnia jest jedna duża, więc ją najpierw oblatuję dookoła, później przelatuję ją w jedną i w drugiej orientacji i mam już mniej więcej ujęcia, które zawsze mam do archiwizacji. Ale jak mam na przykład taką linię kolejową numer 7, to tam nie mogę zrobić punktowego oblotu dookoła, bo bym przeleciał dookoła, nie wiem, z kilkanaście kilometrów, a dron by mi po pierwsze nie miał takiego zasięgu, po drugie to by w ogóle nie miało sensu. Więc tutaj po prostu lecę liniowo nad całą inwestycją, najpierw w jednym kierunku, a później w drugim kierunku i też to rozdzielamy na przeloty, żeby było jeszcze bardziej ciekawie. Okej, okay, czyli masz te pewne schematy, które stosujesz przy nagrywaniu odpowiednich inwestycji. Każda inwestycja ma swój schemat, ja go sobie później mogę odtworzyć. Przed każdym lotem ja muszę sobie zaznajomić, już pomijając przepisy, pozwolenia i inne rzeczy, do każdego lotu po prostu mam odpowiednie wymagania i sobie po prostu przeglądam czarną skrzynkę, którą mam, jak latałem kiedyś, żeby jak najwięcej nagrać tak samo, żeby po prostu ładnie było później do porównania. To powiedz krótko, czy ta cała papierologia związana z zostaniem pilotem drona i potem wystartowaniem w odpowiednim miejscu jest długa i ciężka, czy po prostu jakoś to sprawnie przechodzi? Zależy, jak się bardzo jest ogarniętym. Przy moim ustawieniu to ja potrafię, na przykład nagrywając plac Powstańców Warszawy, parking, to jeżeli mam wszystkie już pozwolenia od Służby Ochrony Państwa, co zajmuje mniej więcej tydzień, dwa tygodnie do uzyskania, to jak już mam te pozwolenia, to wychodząc od tramwaju, dochodząc do placu Powstańców Warszawy, jestem w stanie wszystkie pozwolenia, wszystkie dogadania zrobić. Oczywiście mam tam wymagania jeszcze bezpośrednio, jeżeli chodzi o konkretny plac budowy, czy przy placu Powstańców też tak jest, ale pomijając te aspekty, po prostu w tej drodze jestem w stanie mniej więcej wszystko ustawić, pomijając to, że jeszcze oczywiście muszę na miejscu dostawić drona. Mhm, czyli chwilę to trwa jednak. A powiedz mi, jakie są rodzaje drona? Dlatego, że chyba ty po prostu latasz dronem, którego funkcja jest prosta. Wlecieć w górę, oczywiście przy tym odpowiednim schemacie, o którym dzisiaj mówimy, ale wlecieć w górę i zobaczyć, jak to wygląda z lotu ptaka. Ale czy są drony, gdzie ta umiejętność jest jeszcze bardziej zaawansowana i trzeba wlecieć czasami w jakąś dziurkę? Odpowiadając na twoje pytanie, to tak. Po pierwsze, są jeszcze drony, gdzie jeszcze mniej się robi. Ja na takich się na przykład uczyłem latać. To są te duże fantomy białe, czarne, które mają już teraz no, ładne kilka lat.
przykład. I na przykład przy nich po prostu się ustawia plan lotu i on sobie sam leci. Czy to jest w Polsce legalne, żeby on sobie sam poleciał i nie trzymać całkowicie joysticków? Może w to nie będziemy wchodzić. Natomiast fajne jest to, że on po prostu na przykład zaplanowuje mu się jakąś misję, on sam startuje, robi cały lot i później sam ląduje. Ja takich bajerów nie mam. Czyli dzisiaj trochę o technicznych sprawach. No trochę o technicznych sprawach. To jest dosyć ciekawe, bo w podcaście mówimy o dronie. Natomiast normalnie mój dron to jest taki multiwilnikowiec, zresztą przy takich tylko i wyłącznie latam i przy nich jest po prostu zwykła możliwość latania joystickami, bawienia się. Taka standardowa, jak pójdziecie sobie, nie wiem, do Media Expert, zobaczycie drona, to właśnie takiego sobie wybierzecie. No i są jeszcze drony, gdzie się zakłada gogle VR. I takiego właśnie teraz zakupiłem, bo była na niego zrzutka, zbiórka na Patronite i teraz się skończyła, jak wy już to oglądacie, bo do końca 30 listopada. Czyli jest. Przelewajcie pieniądze. No już nie jeżeli chcecie. Ma. Tylko i wyłącznie przez SUPI jeszcze można tam. Dobra, wróćmy. Pogadaliśmy o tym, jak było. Już zostawmy te drony, dużo o nich gadamy. Jak było z dronami, to już każdy wie, jak to wygląda teraz. A jak wyglądało to kiedyś, ponieważ zanim zacząłeś nagrywać kamerą, chodząc przy różnych inwestycjach, nagrywałeś z perspektywy rowerzysty. O tak, tak. Kiedyś była sławetna seria Wizjonerz poza prawem. A Wizjonerz poza prawem. Nawet brzmi Rillo. Ciekawie. Brzmi ciekawie. No nielegalnie, no przecież taki jeździłem po torowisku na Marszałkowski. Tak, to stare, dobre czasy, a Wizjonerz poza prawem. Tam miałem jeszcze inną kamerkę. Ją przypinałem sobie, co ciekawe, nie do roweru, a do plecaka, który był włożony w rowerze. I w ten sposób nagrywałem przejazdy dookoła całej Warszawy. Co ciekawe, niektóre filmy do dziś nie zostały jeszcze zmontowane. Na przykład był to przejazd, z tego co pamiętam, z granicy północnej do granicy południowej Warszawy, czy jadąc z Białęki do Konstancina Jeziornej, więc no, są jeszcze takie bajery. Może kiedyś jako archiwum się pojawi, tam na przykład nie mamy jeszcze oddanych do użytku stacji nawet metra księcia Janusza, więc już dawne plany. Ale właśnie ta seria A Wizjonerz poza prawem była o tyle ciekawa, że ty chyba nagrywałeś najpierw przejazd, a dopiero potem go komentowałeś z offa, prawda? Tak, tak. I już w ostatnim... Czyli miałeś bardziej szczegółową wiedzę, niż jakbyś po prostu jechał, co było też no, takie... No już pomijając to, że pewnie jakbym mówił zadyszane, to by było trochę słabo słyszalne i przyjemne do słyszenia i do oglądania, ale no, to też zmieniło się, bo już w ostatniej serii, tak jak w poprzedniej, to nie wiem, opowiadałem, co widzę, co się znajduje dookoła, to później już wchodziłem w aspekty historyczne i tematystyczne, jeżeli chodzi o dane miejsce, mówiłem, opowiadałem o historiach ulicy, budynków i innych i to już dla mnie było zbyt dużo roboty też przy nakładzie, jaki był do A Wizjonerz poza prawem i przy oglądalności po prostu stwierdziłem, że no to już nie jest dla mnie. To po prostu był sprzedaż formy nad treścią i szkoda, bo dosyć ciekawa seria i po prostu informacji. Poszedłeś dalej. To no poszedłem dalej, to po się zmienia. Się zmieniło. Taka była twoja trochę ewolucja, czyli najpierw z roweru na nogi, potem na koło, na którym jeździłeś, czyli ten monocykl, ale tak. To o tym potem i finalnie teraz nagrywasz z drona, czyli jeszcze wspiąłeś się wyżej. Akurat moja ewolucja nagrywania na tym kanale była taka, że na początku nagrywałeś mnie tylko ty, czyli i jeszcze na green screenie. I jeszcze na green screenie. Co ciekawe, wszystkie ujęcia Sykuta były nagrywane dokładnie tym samym aparatem, który nagrywa naszą główną kamerę, tak. Więc ono to tych wszystkich lat wszystko nagrywa. Tak, pamiętam mój pierwszy stres na green screenie, ale to stare czasy, stare wspierający dzieje. Widzieli to już dawno, to jest dosyć ciekawe nagranie. Chyba z godziny nagrywaliśmy ten pierwszy film. Tak, jak teraz powiedzmy takie jedno wejście nam zajmuje powiedzmy 10 minut nagrania moje, no 10-15. To jeszcze wiadomo, tam mieliśmy czasami. Promptera dokładnie opisane, jak masz mówić. Ale, to po prostu... Ale właśnie po to jest praktyka. Już ten kanał prowadzimy wspólnie, nagrywamy na nim wspólnie chyba od około 4 lat, jak no, się nie mylę. No, długo już jest. Więc widzicie... Ta praktyka naprawdę dużo daje, że teraz mogę usiąść sobie przed kamerą i być w miarę luźny i wyluzowany ze mnie kolo. Dobra, ale wracając do tej mojej ewolucji. Jak byłem w Londynie, nagrywałem swoim starym Samsungiem, a jakimś takim, który się ciągle zacinał. I to jest Sykut w Londynie. Tego, tak, ale tego nikomu nie mówiłem. Nie wiem dlaczego w sumie, ale jakoś tak wyszło, że strasznie mi się zacinał i to mnie bardzo denerwowało, bo musiałem jednocześnie na telefonie sprawdzić, jak dojść do jakiegoś miejsca, jak bilet sobie ogarnąć, czy potem jak finalnie, jak coś widziałem, nagrać. I nie było tak, to było uciążliwe. Wszystko robiłeś jednym urządzeniem i to było niewygodne. Tak, to było niewygodne, bo się zacinał. Teraz mam akurat nowszy sprzęt, przechodząc do tego kolejnego etapu mojej nowszy ewolucji. Sprzęt, mnie teraz nagrywa. Właśnie, to jest iPhone 13 Pro Max i myślę, że ma właśnie dobrą jakość nagrywania. Zresztą sami możecie ocenić, ale naprawdę moim zdaniem jest dobra ta jakość i się sprawdza. I mogę na nim robić wiele rzeczy naraz, co jest bardzo ważne. W I się nie zacina.
No mój telefon tak. Już z kolei mogę odpowiedzieć z mojej strony, ja mam jeszcze Huawei'a, ale już bez usług Google'a i mój telefon się już zacina na razie, więc... A może nagrywać w ogóle ten Huawei? Tak, ale nie nagrywam nie bez powodu, na przykład jest teraz naszym zegarkiem, ale ja nie nagrywam, bo nie lubię nim nagrywać. W sensie nie lubię nigdy telefony nagrywać, przy iPhone'ach to trochę inna bajka. Mhm. To teraz trochę o sprzęcie, bo trochę było o sprzęcie, było o naszej ewolucji nagrywania i trochę też kanału. A teraz powiem ci o paru statystykach, które mnie ciekawią i trochę fascynują, dlatego że kanał jest utworzony 8 lat temu, czyli przez 8 lat temu miałeś możliwość nagrywania treści. Oczywiście ja 2015 rok. Tak, 8 lat. To jest oczywiście ta data, kiedy powstał kanał do filmu. Wtedy pojawił się ten sławny film Niedziałający silnik Lego. Tak, to pierwszy film zapraszamy, albo nie zapraszamy, bo nie wiem, czy jest co oglądać. Ale... Oj, nie, może niekoniecznie. Ale tak, 8 lat, 2120 filmów przez te 8 lat. Wow. Średnio w rok 265 filmów. No jak dobrze policzyłem, wychodzi 0,72 około filmów na dziennie. Czy ty masz w ogóle czas na spanie i na funkcjonowanie? To jest tak, jakbyś prawie jeden film, no trochę brakuje do tego jednego filmu, ale prawie jeden film dziennie wypuszczał przez te 8 lat. To jest przecież jakiś Armagedon No nie wiem, burza piaskowa, o co tutaj chodzi? Armagedon to jest od roku, kiedyś pojawiają filmy daily, właściwie nie ma żadnego dnia bez filmu, więc to uśrednienie na przestrzeni tych 8 lat to jest naprawdę i tak optymistyczne. Teraz to jest dużo gorzej, bo na przykład w listopadzie, pomijając to, że codziennie się pojawia shorts i główny film, to jeszcze na sam koniec listopada nawet dziennie się 4 filmy pojawiają. Ja nie wiem, kiedy ludzie to oglądają, to już jest inny aspekt. Jestem pod wrażeniem, że wszyscy są w stanie to obejrzeć. A czy to prowadzenie daily przekłada się też na wyświetlenia albo na jakieś zyski z kanału? Zyski z kanału to i tak zawsze są wiele niższe niż faktycznie budżet na realizację tego. Natomiast jest o wiele więcej wyświetleń, o wiele więcej osób się pojawia, no i też o wiele więcej tematów mogę poruszyć, a nie będę ukrywać, że po prostu się tego dzieje za dużo, no nie jestem w stanie wszystkiego nagrać, więc tak, Bielany, was przepraszam bardzo, że żadnych inwestycji nie nagrywam, ale też Bielany nie są mi zbytnio po drodze. Powiedziałeś, że dużo się dzieje na kanale i to też możemy zauważyć, a która seria albo które odcinki cię najbardziej ciekawią tak prywatnie? Bo wiadomo, że jako dziennikarz, jako osoba, która pracuje w mediach i publikuje to dalej, czyli ten główny cel jest, aby to ludziom się podobało, a nie tobie. Ty masz to dobrze nagrać i puścić dalej. Niezależnie jaki to jest film, bo po prostu wyglądasz tak samo ładnie. Pomijając, że to jest twoja pasja, więc to na pewno też cię ciekawi, ale który jest taki, która seria cię najbardziej ciekawi, która najbardziej jest tobie bliska? Odpowiadając na wasze pytania, to nie jest na pewno Warszawa Zachodnia, chociaż nie będę ukrywać, że na zachodnim wchodzenie zawsze jest ciekawe, ale wchodzenie na stację Metra i zobaczenie wydłużonego tunelu TBM jest jeszcze ciekawsze, chyba według mnie, choć nie miałem takiej okazji faktycznie w trakcie budowy, bo jeszcze ani razu. No nie wiem w sumie, trudno by było powiedzieć jakąś serię czy inwestycję, wszystko co mniej więcej nagrywam. Mniejsza z tym jest trochę męczące przy wyciąganiu wszystkich informacji z Warszawy w ciągu ostatnich tygodnia. Myślę, że jest męczące, ale jest najbardziej ciekawe pod tym względem, że opowiadasz o wielu rzeczach w streszczeniu. Tak, no streszczenie to dużo powiedziane przy moim opowiadaniu. No czasami się rozgadasz. No raz się rozgadałem o budowie 5 linii metra na 10 minut, więc to może być różnie. Mhm. A jeszcze mam do ciebie pytanie, jakie masz wspomnienia z Młynowem? Z Młynowem, to chyba ty... Może to jest twoja ulubiona seria właśnie, Metro i Metro Młynów, może to jest ulubiony odcinek, tylko bo mój się, na pewno ikoniczny. No właśnie, ja bym powiedział, że to bardziej o tobie chodzi. Jeżeli mi się uda znaleźć, to dla osób, które oglądają to na YouTube, to nawet znajdę to i pokażę wam to nagranie. Na Młynowie to było sławne nagranie, kiedy to nasz wspaniały Jakub Sykut, przypominając to, że mikrofon się zepsuł, mieliśmy zupełnie inny, on był na kablu i tam były warunki tragiczne, było ten zimno. Mikrofon piszczał przez to zimno. Mikrofon nie dość, że piszczał, to było zimno, mikrofon był wpięty bezpośrednio w aparat, a nie w dyktafon, jak to teraz ma miejsce, więc nie było nawet żadnego zapasowego dźwięku, by coś się zepsuło. No i było tam strasznie zimno, staliśmy na kładce. Naprawdę, takie zimno jak, nie wiem, na Kamczatce. No to były warunki spartańskie, to chyba by była najzimniejsza inwestycja, jaką nagrywaliśmy, przynajmniej w naszej pamięci. Wiadomo, że pewnie teraz nagrywaliśmy przy niższej temperaturze nawet, ale to nie jest to samo. Natomiast moje osobiste... I to były też początki. To były też początki, to był chyba na drugi odcinek twój Zapraszamy do Metra. Chyba tak. Bo pierwszy był na Metro Płocka, jeszcze pierwszy był na Green Screenie. Tak. Nie, drugi był jeszcze na Zaciszu. No, tak czy siak, to był jeden z pierwszych odcinków. Natomiast faktycznie, ciekawe to się nagrywało. Moje
osobiste oczywiście, jeżeli chodzi o tą inwestycję, to nam mi ukradli kiedyś basen, jak zostawiłem to w rowerze nawet Lilo i nigdy więcej już tam nic nie zostawię poza zasięgiem wzroku, bo po prostu giną tam rzeczy. Nie? Ale co się stało? Po prostu mi ukradli basen. Ja poszedłem na górę na kładkę, nagrałem sobie poszedłem nagrać, jak wygląda budowa składki wzdłuż linii kolejowej, wracam na dół i już moim bagażniku, nie wiem po co komu był mój basen, ale po prostu nie było. No basen? Tak. No, mój co to sprzęt, jest basen? Sprzęt do pływania. Ja jeździłem później na basen na ramach zajęć. A, okej. No mój cały basen, budynek, no wiesz. No właśnie nie wiem, twój basen, myślałem, że jesteś jakimś inwestorem. W Simsach sobie wybudowałem, skopiowałem na pendrive'a i mi ktoś ukradł. Ajajaj, ach ten Młynów. Ale i tak serii... Młynów był bardziej przyjemny niż Ochroniarze na Zaciszu, to inne. Tak, ale Młynów to była ta seria, gdzie jednak chodziło o metro, a pamiętasz nasze początki, jeżeli nagrywaliśmy tramwaj Winnice, bo to chyba był najbardziej taki systematyczna seria, gdzie ciągle nagrywaliśmy i mnie ta seria dobrze się kojarzy, ale pamiętam nasze wzrosty subskrypcji czy w ogóle rozwój kanału, on nie był za zbyt szybki. Pamiętam, że na przykład w miesiąc potrafiło przybyć tylko kilka subskrypcji. Nie patrzymy na to aż tak kurczowo. Nie patrzymy z tego z perspektywy teraz, gdzie dziennie może tyle przypaść. Bardziej chodzi o aspekt, że kiedyś po prostu był ten rozwój o wiele mniejszy. A my ciągle nagrywaliśmy. Ciągle nagrywaliśmy, tak. Niezależnie od tego, ile osób obejrzało, to my i tak nagrywaliśmy. No wiadomo, że wszystko, co nagrywaliśmy, to i tak w pewien sposób jest archiwizacją tych inwestycji, jak postępowały. Kroniki warszawskie jako takie teraz na przykład nie ma, więc aż tak to tego wszystkiego się nie zobaczy, jak to powstaje. Natomiast, no przytrzymywałem na Winnicę, no to była po pierwsze inwestycja moja, taka rodzinna, no bo tam faktycznie zawsze na niego czekałem, więc to było dla mnie oczywiste. Ty chyba niedaleko mieszkałeś kiedyś. Tak, ja mieszkałem od tego miejsca nawet z kilkaset metrów, więc jakby ja całe życie czekałem, aż się w końcu prowadziłem stamtąd, to jest smutne. To co kiedyś znajdowały się na miejscu, gdzie teraz jest tramwaj? Po pierwsze ulica Poetów, która ta została przecięta na pół, jak ulica Złota przez Pałac Kultury. Piękna Poetów, strasznie kamienna. Oj, Poetów, strasznie kamienna, jak to się mówi. Ulica Poetów to nie jest ulica asfaltowa, to nie jest ulica z ubytkami, to jest ulica kamienna z ubytkami w postaci asfaltu. Więc to jest jeden z aspektów, natomiast tam wcześniej była ścieżka dostęp do osób, którym się chodziło do osiedla, no po prostu łąki, pola, nic tam nie było, domów zostało wyburzonych, no i lasy, zadośla, naprawdę nic ciekawego, chociaż oczywiście wiadomo, że jak się było dzieckiem, to tam się wszędzie miał gdzie bawić. Pięknie obserwuje się ten rozwój. Jak byłeś dzieckiem, miałeś gdzie się bawić na polu z ganiać za pasikonikami. A teraz tam przyjedę tramwajem zabytkowym. A teraz przejedziesz sobie tam tramwajem. Powiedz mi jeszcze, czy w tym miesiącu, w grudniu, który właśnie się zaczął, zostanie oddana na Winnicy to przedłużenie ulicy Światowida do ulicy Modlińskiej, ponieważ miało zostać oddane w listopadzie, jeżeli się nie mylę, a jeszcze tam nie jest puszczona ta ulica, czyli ten wjazd na Tarchomin. Czy masz informacje, czy to się wydarzy? Bo tak czekam na to. Znaczy tak, informacje to jest, powiem tak, po pierwsze tą inwestycję nie realizuje Zarząd Dróg Miejskich, tylko Zarząd Transportu Miejskiego, co jest już pokręcone w samej istocie rzeczy. Natomiast ja pewnie dzisiaj, jeżeli nie zapomnę, wyślę do nich maila z zapytaniem hello, UR Winnica. Pomijając to, że nie wiemy, jakie linie autobusowe będą dokładnie jeździć, wiem oczywiście, że w konsultacjach społecznych tam różne osoby różnie mówiły, jak to może wyglądać, ale nie mamy jeszcze docelowego układu. Przydałoby się go wiedzieć chwilę wcześniej, a nie w trakcie już oddania do użytku. Nie wiemy, kiedy będzie oddane do użytku. No, miało być to na koniec listopada, znaczy miało być do listopada, nie na koniec, po prostu w listopadzie. No mamy 30 listopada, jeżeli wy to oglądacie i dalej nie jest ta winnica, no to jest czyli kolejne opóźnienie. Ile listopad ma dni? 30, czyli dzisiaj jest ostatni dzień listopada. Tak, dzisiaj tak naprawdę ostatnie godziny jeszcze wyczekujemy. Tak, no słuchajcie, jeżeli w przeciągu najbliższych 11,5 godziny nie zostanie oddane do winnicy, to odpalamy szampana, że jest kolejna inwestycja opóźniona. Mnie to na winnicy ciekawi, czy autobusy, które jadą z Legionowa, będą kończyły przystanek swoją trasę. Tak, na winnicy, czy jednak z tego, dalej? Co usłyszałem z ostatnich pogłosek właśnie z konsultacji społecznych, to linie, które kończą, nie wiem, 211, czy tam 800, także pamiętam, które jedzie do oczyszczania ścieków, one będą teraz jechać do winnicy, natomiast linie 700 nie będą tam kończyć, ale będą przejeżdżać przez winnicę. Czyli będą wjeżdżać na pętlę, zawracać i jechać dalej na czyli FSO. Czyli będzie trochę łatwiejszy dostęp do tramwaju. Tak, i dłuższy dojazd faktycznie, jeżeli ktoś chce jechać dalej autobusem, i 511 raczej pozostanie. To spokojnie, chcę was nie martwić. Jakby oni by tak się strzeli w stopę, jakby mieszkańcy by ich zamordowali za to. Nie ma co.
nie ma co nikogo mordować. Dziękujemy wam za wysłuchanie tego podcastu. Właśnie o tym, to jest nazwa naszego podcastu, rozmawialiśmy właśnie o tym, czyli trochę o tym i trochę o tamtym. Możecie go również słuchać na Spotify'u. Myślę, że dzisiejsza rozmowa była trochę dłuższa i pokazaliśmy wam, że można też dłużej porozmawiać, ale zobaczymy. Będziemy się trzymać mimo wszystko tego standardu 15 minut na razie. Tak, tego 15 minut, gdyż na razie tak to musi wyglądać. Przynajmniej do lutego. Dziękujemy wam za wysłuchanie. Ze mną oczywiście Awizonosz. Jak zawsze Jakub Sykut. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.